Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Łysy na emigracji. Ja mieszkam w Szkocji od 15 lat, ale w tym momencie, jak widać, nie jestem w Szkocji. Jestem na Cyprze i tutaj na kanale jest już parę filmów z Cypru, relacje z Cypru. No, chodziliśmy na własną rękę sobie tu i tam. Ogólnie zwiedzamy zawsze na własną rękę świat i na własną rękę pokazujemy kultury, obyczaje, naturę, zabytki, kuchnię danego kraju. Także jeżeli chcecie zobaczyć od takiej strony nieturystycznej Cypr, tylko bardziej od takiej strony podróżniczej, samodzielnej, to zapraszam Was na kanał, jest już kilka filmów. Dobra, koniec reklamy. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów o tym, co jest w tytule filmu, czyli o depresji, lękach na emigracji i o spełnianiu marzeń. Moi drodzy, jak wspomniałem, jestem emigrantem. Od 15 lat mieszkam w Szkocji. Wyjechałem do Szkocji, kiedy mój syn miał 11 miesięcy. Ja miałem wtedy, byłem przed 30. I wyjechałem oczywiście z własnej woli, bo chciałem zapewnić byt mojemu dziecku, zapewnić byt mojej żonie i sobie, lepszy byt. 15 lat temu w Polsce zarabiałem 1600 zł na rękę, a pracowałem po 9-10 godzin dziennie i to ledwo wystarczało na wynajęcie kawalerki i opłaty, natomiast na życie już nie wystarczało i trzeba było sobie dorabiać i jednocześnie czasem prosić rodziców o pomoc. Tak było. Dlatego wyjechałem do Szkocji, wziąłem 11-miesięcznego syna, żonę i wyjechaliśmy spontanicznie. Wysiedliśmy na lotnisku i tak naprawdę nie znaliśmy praktycznie tam nikogo, nie mieliśmy załatwionej pracy, nie mieliśmy załatwionego mieszkania, nie znaliśmy praktycznie angielskiego, jakieś takie parę słów jedynie, więc nie było łatwo. No ale jakoś się tam zaasymilowaliśmy i jest już 15 lat, ale to nie znaczy, że zawsze było kolorowo. Wiem, że wiele osób ma depresję, ma jakieś lęki z powodu bycia na emigracji, z powodu bycia oddzielonym od rodziny, od znajomych, oderwanym od swojego kraju, w którym się urodzili i wychowali. I nie ominęło to też mnie, ja się nie wstydzę o tym mówić, choć nie uważam się za jakiegoś mięczaka, ale uważam, że depresja może dopaść każdego, tak samo jak nowotwór może dopaść każdego. Nikomu nie życzę oczywiście, więc nie ma się tutaj co udawać, nie? Depresje mają nawet, nie wiem, żołnierze, komandosi, najtwardsi faceci na świecie, także tutaj nie ma się co czarować. Powodem mojej depresji, moi drodzy, były nie tylko emigracja, ale była też choroba mojego syna. W wieku 2 lat został zdiagnozowany jako dziecko ze spektrum autyzmu i to uderzyło we mnie jak grom z jasnego nieba. Po prostu nie spodziewałem się nigdy takiej diagnozy, nie spodziewałem się nigdy, że mój syn będzie miał takie zaburzenie neurologiczne. Natomiast nie chcę teraz opowiadać całej historii, bo też są filmy na kanale. Jeśli ktoś chce posłuchać historię sukcesu w leczeniu mojego syna z autyzmu, to jest tam parę filmów na kanale. Ale osiągnął sukces, dzisiaj jest prawie zdrowym dzieckiem, w cudzysłowie mówiąc. Nadal oczywiście ma jakby, no żeby to źle nie zabrzmiało, opóźnienia w stosunku do dzieci całkiem zdrowych, ale funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie, jest bardzo inteligentny, mówi w 2 językach, ale nie będę teraz o tym opowiadać. No dlatego właśnie ta wiadomość o autyzmie mojego syna dobiła mnie jeszcze bardziej, dodatkowo właśnie bycie na emigracji w obcym kraju, w obcym otoczeniu, praca po 10, 12, a nawet nieraz po 16 godzin dziennie, 0 praktycznie znajomych, znajomość języka na początku bardzo kiepska, a nawet jak już zacząłem łapać ten język angielski na początku, to szkocki akcent przeszkadzał, żeby się porozumiewać z ludźmi. Dlatego naprawdę nie było bardzo łatwo, a wręcz było bardzo trudno. I dopadła mnie ta depresja, no bo ja się urodziłem w Polsce, wychowałem się tam prawie do 30 roku życia. Tam mam całą rodzinę. Ja i moja żona i mój syn jesteśmy jedynymi osobami za granicą, a tak to mamy całą rodzinę w Polsce, więc takie oddzielenie od rodziny, oddzielenie od znajomych, oderwanie od tej rzeczywistości polskiej, którą polubiłem jako nastolatek, jako dziecko i jako młody człowiek, to było dla mnie wszystko ciężkie i to bardzo mnie uderzyło. To spowodowało, że nie wiem, kiedy popadłem w depresję, nawet nie wiedziałem, kiedy zacząłem doznawać takich stanów depresyjnych, że nic mi się nie chce, że nie chce mi się wstawać, że nie chce mi się momentami żyć, że nie chce mi się nic robić, że odkładam różne rzeczy na jutro, na pojutrze, które mogłem wykonać dzisiaj, a wcześniej tego nie robiłem.
że mi się nie chce jeść, że mam braki apetytu i na zmianę z łakomstwem, raz brak apetytu, raz znowu łakomstwo, dolegliwości żołądkowo-jelitowe. No i właśnie ta wiadomość o chorobie dziecka spowodowało, że wpadłem w tą depresję nie wiem kiedy. Na początku broniłem się rękami i nogami, jak ktoś mówił do mnie: Marcin, masz depresję. Łysy mówił, że gdzie ja depresję, ja w życiu depresji nie będę mieć, ja jestem twardy, chodzę na siłownię, w życiu nie będę mieć depresji. No ale w końcu na szczęście uświadomiłem sobie to, że jednak mam depresję i muszę stawić temu czoła. No, najprostszym sposobem byłby powrót do Polski i otoczenie się rodziną, która by pomogła też w terapii mojego autystycznego syna. No, to by był najprostszy sposób oczywiście. Natomiast no, to nie wchodziło w grę, bo byłoby to cofnięcie się do tyłu. Byłoby to zrezygnowanie z lepszego standardu życia. No, byłoby to ogólnie cofnięcie się do tyłu. Byłoby to zanurzenie się w długach, które miałem w Polsce jeszcze przed wyjazdem, powiększenie tych długów jeszcze bardziej i w ogóle zniszczenie wszystkiego. Moi drodzy, jak sobie radziłem z tą depresją? No oczywiście na początku próbowałem sam, próbowałem sobie przemawiać. Na szczęście mam żonę, z którą mogłem porozmawiać. Bardzo jest inteligentną i wyrozumiałą osobą, także bez problemu mnie wysłuchała zawsze. Zawsze też mogłem liczyć na rodziców, na jakichś znajomych, którym się mogłem wyżalić i to bardzo pomaga. Ale też niestety postanowiłem, że, no, że będę chodzić do psychologa. No i najważniejsze jest to, żeby trafić do dobrego psychologa, bo jak nie trafisz do dobrego psychologa, to będzie się kończyć tylko na wypisywaniu recept, kolejnych recept, recept za receptą, testowaniu leków i to wszystko. Takie coś też przechodziłem i to nie pomaga. Trafiłem na dobrego psychologa w Polsce, przyjeżdżałem nieraz, dwa razy w miesiącu do Polski, żeby chodzić na te wizyty i jakoś mi się udało po wielu, wielu miesiącach zmienić sposób myślenia. Zmienić sposób myślenia, że jestem tutaj na emigracji w Szkocji, nie jestem sam, tylko jestem właśnie ze swoją rodziną najbliższą, czyli żoną i synem. I to jest najważniejsze, jesteśmy razem, jesteśmy 2 godziny lotu do Polski samolotem, pracujemy tu, mamy tu dobre życie, dobre zarobki, stać nas na to, żeby właśnie wypoczywać pod palmami. Nie raz w roku, nie 2 razy w roku, tylko nawet 5-6, a nawet 10 razy do roku. Dlatego właśnie takie ciągłe tłumaczenie sobie na okrągło, że muszę też więcej zarabiać, bo jak będę więcej zarabiać, będę jeszcze więcej podróżować i będę też częściej przyjeżdżać do Polski. I w końcu doszliśmy do takiego etapu, że zaczęliśmy do Polski nawet po 5-6 razy w roku przylatywać i zacząłem się czuć tak, jakbym po prostu pomieszkiwał w Polsce, a pracował za granicą. Czyli chcę wam po prostu powiedzieć, że depresję ja leczyłem poprzez podróże, poprzez to, że zanurzyłem się właśnie w świat podróży, co jest moją wielką pasją i wielką pasją mojej rodziny. Depresję leczyłem też poprzez bliski kontakt z moją rodziną, poprzez rozmawianie z nimi, poprzez niezamykanie się na nich i poprzez znalezienie dobrego psychologa. Także, moi drodzy, macie depresję, będąc na emigracji, jeżeli faktycznie nie możecie sobie kompletnie z tym poradzić, a możecie wrócić do Polski, bo nic was w sumie nie trzyma za granicą, to wróćcie, to będzie najlepszy sposób wyleczenia depresji. Natomiast jeżeli jesteście w stanie, jesteście z rodziną za granicą, to zróbcie coś, żebyście mogli na przykład do tej Polski częściej latać, żebyście mogli spełniać własne pasje. To naprawdę pomaga w leczeniu depresji. Znajdźcie sobie jakąś pasję i znajdźcie sposób, żeby odwiedzać tą Polskę jak najczęściej, jeśli z tego powodu jest depresja. Odżywiajcie się dobrze, uprawiajcie dużo sportu i przede wszystkim starajcie się dużo zarabiać. Zarabiajcie coraz więcej, podnoście swoje kwalifikacje, zarabiajcie coraz więcej, żebyście mogli więcej jeździć do tej Polski, żebyście mogli więcej pasji spędzać, żeby bardziej się zanurzać w te własne pasje. Ja wiem, że różne są stany depresyjne i ktoś może powiedzieć, że mi się tak łatwo mówi i zdaję sobie z tego sprawę, że różne są stany depresyjne, ale nigdy nie podejmujcie decyzji pochopnie. Poczujecie się źle psychicznie, że jesteście za granicą i już pakujecie manatki i wracacie do Polski, bo może się okazać, że wpadniecie z deszczu pod rynnę i depresję będziecie mieli jeszcze większą niż mieliście, bo spotkacie się na przykład z polską szarą rzeczywistością, z niższymi zarobkami, z mentalnością, od której uciekliście.
Nie wstydźcie się rozmawiać ze znajomymi i bliskimi o depresji. Nie wstydźcie się psychologa. Spełniajcie swoje marzenia. Spełniajcie swoje marzenia. A mówię wam, ja to wiem po sobie. Spełnianie marzeń bardzo leczy depresję. Odkąd zaczęliśmy podróżować z żoną i synem, ja się czuję na każdej podróży, jak po tygodniowa podróż daje mi taki efekt, jak roczna terapia. Jestem tu teraz na Cyprze pod palmami, ja się czuję wspaniale. Jestem po prostu tak szczęśliwy, że mam żonę, że mam syna, że jestem pod palmami, że oddycham tym śródziemnomorskim powietrzem. Spełniajcie swoje marzenia, zanurzajcie się w swoich pasjach i w ten sposób próbujcie walczyć z depresjami na emigracji. I nie tylko na emigracji, bo depresję można mieć wszędzie, z różnych też powodów. Trzymajcie się, nie dajcie się depresji, nie podejmujcie pochopnie decyzji i po prostu żyjcie. Żyjcie z pasją i spełniajcie marzenia, bo jutro może być za późno. Dzięki, Łysy pozdrawia, zapraszam na następny film.